Zagrałem całe Food Champions i no niestety nie udało się 14 winów trzasnąć, jest idealnie 12-7. No chciałem zostawić sobie ostatni mecz jakby na odcinek, nie, żeby zagrać ten 14, ale nie pykło. Więc sobie odbierzemy zaraz nagrody za 14, jakie 14, sorry, za 11 wygranych. No to nie dobiłem, przecież to powiedziałem właśnie. Ale dzisiaj musi być upgrade składu, albo przynajmniej zmiana. I to na 100% zmienimy sobie, bo już mam dość tego Watkinsa, nie? Czemu nie... O, ładuje. Mam dość tego Watkinsa, z tego McAllistera też nie jestem zadowolony. Boniface też mnie potrafi zdenerwować. No ogólnie Boniface dobra karta, na pewno lepsza niż ten Watkins, ale... Macie mały budżet, to polecam. No cóż, nie jest to, czym chcę grać. Tyle już nim zagrałem i no chcę to zmienić. I mam pomysł na wymianę, szczerze mówiąc, tego. Mamy też parę toców plus kobiecych, ale czy chcę nimi grać, to nie wiem. Wiem, że Diani zostaje, mimo że nie ma jakichś mega statystyk, to gra mi się nią mega dobrze. Napastnika chcę zmienić. W miejsce McAllistera, co o dziwo jest wybiedne, zapomniało mi się. Fajnie, będzie kasa jakaś. Chciałbym, żeby wjechał Renato Sanchez i chciałem kogoś trafić z Romy dzisiaj. Na przykład Dybale, żeby powędrował na jednego napastnika. A na drugiego napastnika ja mam pomysł, żeby sobie wrzucić tego Lacazette'a. On się kończy za 7, za 6 już godzin. Przed chwilą było za 7. No najwidoczniej paręnaście minut minęło od tamtego czasu. Ale no chcę go zrobić, bo karta wygląda naprawdę fajnie. Jest z Lyonu, więc połączenie z Diani ma. Francja, połączenie z Diani ma. I jeżeli zdejmiemy tego McAllistera, jeszcze tam chyba tego Watkinsa, jak zdejmiemy, to będzie miał Saliba mało zgrania. Więc będzie zgranie dla Saliby. Czysty profil. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wahu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Zostaw łapę w górę, widzę, jak się podoba content. Codziennie o 15 są filmy. Na dobry początek Lucky 17 Picks, ponieważ lubię numer 17, liczbę. Liczbę. I no szczęśliwe 17 pików. Może będzie szczęśliwe, może nie. Nie chciałem robić więcej, no bo 17 szczęśliwa liczba to po pierwsze, a po drugie nie chcę marnować wszystkich non-rerów, które mam, bo może wejdą piki dzisiaj już 8-2 plus na przykład, bo jest no poniedziałek, w poniedziałki te zmiany są najczęściej. Rozbudów premium serię aż szczerze nie chcę robić, bo no też mi szkoda kart marnować. Wolałbym na Totsy Ultimate sobie... Ej, to na rumę nie zauważyłem. Wolałbym to sobie na Totsy Ultimate właśnie zostawić, no z tego powodu, że wtedy będzie mega super uber najlepsze karty. Też mam w zadaniach jakieś paczki 8-5 plus razy 5, 8-7 plus razy 4 i tego typu podobne paki i te też zostawiam na Totsy Ultimate. Ale na serię A też trzeba coś trafić, no. Nie mogę wyjść na Totsy Ultimate tym składem, którym wychodzę teraz. Coś musi być naprawdę zmienione, żeby te 14 winów było, bo... No i koniec pików przy okazji, chyba ze 2 albo 3 walkouty, nic więcej. Sobie wejdziemy od razu odebrać nagrody, oddamy komuś meczyk. Niestety mi nikt nie oddał, ale mówi się trudno. Ale wracając jeszcze, to ja nie mogę wyjść tym samym składem na Totsy Ultimate po prostu. No bo, kurde, nie jest ten skład zły. Jest dobry, ale w 90% przypadków trafiam na lepsze składy. To jest Tots to Glory, nie? Wiadomo, tutaj od zera robimy skład za 15 milionów, gdzie w tym momencie nawet jesteśmy blisko. Ja uważam, że jak na to, że zaczynaliśmy na Totsach Live i naprawdę, no, tworzyliśmy tysiące paczek tutaj, to nie jest źle. Aczkolwiek, no trzeba coś zmienić, bo nie dość, że ja nie grałem jakoś mega super dobrze, to jednak, no, lepsze karty no, pomogą. 14 winów na Totsy Ultimate to by było naprawdę, no marzenie, nie? Bo paczka z trzema Totsami Ultimate, o ile taka w ogóle... będzie, czy to nie będzie po prostu Totsy z najlepszych lig wszystkie. I dlatego chcę te upgrade'y po prostu do składu już w tym momencie. Ale najpierw, piki Tots, mistrzostw Food, Serie A, Paweł Dybala, no tu byłby idealny. No weźmiemy Somera pod overall. Czy coś jeszcze? Czy drogi Somer? No przecież to są jajca. Ale skoro już mamy duplikat Somera, to mówiłem dzisiaj o tym Lacazette'cie, tutaj... No wysoko ocenione składy niby potrzeba, ale no sami zobaczcie, co ja tu mam w klubie. Mam multum rzeczy do przepalenia. Teraz mam Somera, zaraz wyjdzie drugi Somer. Kobla można oddać. No Sanchez ławki jest spoko, ale też można oddać. Watkinsa możemy oddać. Jednego Boniface'a, Pellegriniego, Mateo. Dużo tego jest. W sumie to jak nie wystarczy, to jakbyśmy sprzedali McAllistera, to by była kasa ewentualnie, żeby to dokończyć, bo to... No nie jest wbrew pozorom tak drogie, jak się wydaje, te składy 70. W sensie jakiś 70.
80, te składy 90, bo to w tym momencie zrobić skład 90 to jest chyba za 150 tysięcy. Ale wróćmy do nagród za Food Champions. Czy było warto? Paczka za 5 dyszek, oczywiście bez tutaj to cała, jakże mogłoby być inaczej, to nawet nie złokaut, pomijanko. No to paczka za 125, tutaj niestety również to co nie ma, może chociaż... No liczyłem na oblak, ale żelobotka. I 2x85+. Czy tu będzie toc? Nie ma toca. Food Champions kompletnie nie oddało, nieopłacalne. Tu nawet nie ma w ogóle 86, nie? To są dwie 85. Masakra. Jeszcze informa zrobiłem w ogóle, wybiednego 81+, bo no stwierdziłem, co zrobię? Mam trochę kart w klubie, zawsze jakieś pieniądze wpadną, bo te informy teraz za 30 czy tam... Nie wiem w sumie ile, ostatnio patrzyłem, były za 32 tysiące. Teraz są podobnie, więc zawsze jakiś grosz wpadnie do SBC-ków, te niewymienne, co się robi, muszę dorobić, żeby wrzucić. I oni tego w ogóle dalej nie zmienili, dalej nie ma tego, że można toc lub inform, tylko musisz rzucić informa. Najgłupszy pomysł, jaki ostatnio naprawdę chyba dali, nie? Do La Cazeta jeszcze wrócę, żeby go zobaczyć, czy mogę skończyć z tego, co już mam. Bo, no kurde, jak mogę teraz już skończyć, to go skończę, bo ja naprawdę już mówiłem, ja lubię zapominać o SBC. Jak ja bym zrobił 4 na 5, i zapomniał, że mam go dokończyć, to nie dziwcie się, naprawdę, to się dzieją takie rzeczy u mnie, to ja bym był naprawdę mega zły i nie wiem, czy mi się grać przez to nie odechciało. Przepalasz pół klubu na kartę, a jednak go nie kończysz. Dwa składy zostały tylko, 8-8 z totsem i 8-7 z totsem. Zrobimy sobie to zaraz, bo no, nie mam już kart po prostu. Zostały mi złote same 8 czwórki, albo jakieś 90, nie? A z tego, co tu mamy, na pewno nam foder wypadnie, jeszcze jakiś dupli... Aha. No, nie wziąłem duplika. A może z wymiennych za La Cazeta w końcu jakiś wymienny toc. Ja na niego czekam, no nie wiem ile już bym podliczył, chyba z 3 tygodnie, że czekam na wymiennego toca. Brazyl, może chociaż winiasz. No ta, na SO. No to chyba sobie jeszcze poczekamy trochę, nie? Ale Kante zawsze ile? 3000? 4? Możecie w sumie dać widzowie znać, czy wy też macie coś takiego. Taki toc ultimate waiting room trochę, nie? Że na Serie A, no są paczki, robicie daily paczki i tak dalej, ale zostawiacie za to te najlepsze paczki. Za zadania widziałem, na przykład za granie draftów są paczki, które można sobie zostawić na później. Są paczki za Food Champions, chyba właśnie te 87+, i 86+, coś takiego było, że to też sobie na przykład zostawiacie. A czy takie paczki, co są codziennie, na przykład 10x84+, otwieracie, musicie napisać, czy robicie tak samo. No, to i tak chyba nic nie daje, bo Donnarumma. A jakaś paczka za 30 końców nie ma, ale jest pod... Też nie ma, a bo robiłem, no tak. 7x84+, razy 2 taka paczka. W pierwszej standardowo znalazłem kupę, aczkolwiek może podwójny łakał do 8, to nie będzie aż tak... Jest źle. Ja jestem z przyszłości. Tu wyskoczy Trent Alexander-Arnold jako pierwszy, jako druga wejdzie brąz. Patrz. Kurde, jakbym trafił. Tu nawet nie ma walkoutu. Ja naprawdę aż tak dużo chciałem z tej paczki? Dobra, no to jedyne, co nam jeszcze zostało dzisiaj, to dokończyć La Cazeta, otworzyć za niego paczki. Może akurat tu ten wymienny toc. I no go podmienić i zobaczyć, jak to wygląda. Tego Hansko nie wiem, czy oddawać szczerze, bo on ma tego toca plus i w sumie mógłby się przydać. W sumie to jak ktoś się zna na skład builderze jakoś dobrze, albo nawet jak ma jakiś ciekawy pomysł, co by można było dorzucić do tego składu, jakby to można było popodmieniać, żeby było picuś, glancuś i nie powiem co dalej, to mógłby dać znać w komentarzu i ja z miłą chęcią wezmę to pod uwagę, bo ja tutaj naprawdę, ale to naprawdę zastanawiam się, jak to zrobić, żeby było jeszcze lepiej. No ale mamy La Cazeta zrobione, proszę państwa, na Padzior Ligę Olympic Lyon. Pięknie wygląda. Pięknie. Nie mogę się doczekać, aż go połączę. Proszę bardzo, klubik są. Składzior wchodzimy. Watkinsa na razie na ław. Czemu to tak długo ładuje w ogóle? O co tu chodzi? I za tego Watkinsa podmieniamy. No aktualnie zgranie spadło. Jest tylko 22, bo wszystkie tocy Premier League straciły. De Bruyne tylko na... Czemu tu są tak znikające twarze? To jest od nie wiem ilu czasu, to nie jest naprawione dalej. To było śmieszne za pierwszym, za drugim, za trzecim, może i za piątym razem. Teraz to już mnie denerwuje. No ale wracając, Diani jest plus 1, La Cazette ma 2 zgrania. No tutaj pospadało, przydałoby się kogoś dodać, żeby De Bruyne był na full zgraniu. No może nie na full zgraniu, tylko przynajmniej na 2 zgrania. Tutaj można by było zrobić tak, że to podmienimy i tutaj damy tą obrończynię z Bayernu lewą. Zapomniałem teraz nazwiska, ona 40 tysięcy kosztuje. A sprawdzę to. Dajesz specjalny, dajesz Bundesliga kobieca, dajesz sobie
FC Bayern München, dajesz lewy obrońca, dajesz sobie to w ten sposób i ci wyskakuje. Naszen Bank, ono ma Totsa Plus i no może nie ma jakichś wybitnych statystyk, ale myślę, żeby się nadała, dałoby się jej cień, to by biegała jeszcze szybciej. I Davis by wtedy poszedł na lewą pomoc i ten Davis, no lepiej będzie sobie radził od Adeyemiego, wydaje mi się. No, może ma mniej trochę strzelania, ale to potrzebne to mu. I tak sobie poradzi. Tylko, że jak McCannisterka stąd wywalimy, to by wypadało, wiecie, no coś tutaj pokmienić z bramkarzem. Więc no jest tu troszeczkę do przemieszania, ale ogarniemy to sobie jeszcze jutro i przetestujemy jutro też tego Lacazette'a, bo no chcę już nim zagrać, nie powiem. No, ale pierw trzeba to jakoś wszystko poukładać, więc... Jak macie pomysł, to dawajcie znać, a na dzisiaj to tyle. Ja się z nim żegnam, dzięki za odcinek, oczywiście pozdro dla was widzowie i do jutra, do 15 jak każdego dnia.